Nazywam się Gabrysia Podleś, mam 15 lat i chodzę do trzeciej klasy gimnazjum. Jaką to niezwykłą umiejętność posiada Gabrysia? Gabrysia ćwiczy akrobatykę. Zaczęła, jak miała 4,5 roku. Mam dobrą pamięć przestrzenno-ruchową, przez co łatwo jestem zapamiętywać ruchy, które robię. Jakie osiągnięcia ma na koncie, Gabrysia? Jest dwukrotną wicemistrzynią Polski, seniorem w akrobatyce. W akrobatyce sportowej zdobyłam już 29 medali. Moim największym osiągnięciem jest reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Europy w 2015 roku w Niemczech. Gabrysia jest taką, wydaje mi się, typową nastolatką. Ja sama doskonale wiem, że obcy już nie słucham. A pomaga tobie troszeczkę, Gabrysia? Czasami. Czasami? Chętnie czy nie? Zależy. Jak to rozumiesz? Jak to rozumiesz? Nazywam się Gabrysia Podleś i udowodnię wam, że moja sprawność to nie tylko ciało, ale przede wszystkim umysł. Gabrysiu, akrobatyka. Ile lat już trenujesz? Trochę ponad 10. Trochę ponad 10. Gabrysiu, to ile ty masz lat? 15. Wiesz, że przed tobą dzisiaj tutaj bardzo trudne wyzwanie, bo będziesz musiała zaangażować i umysł, i pamięć, no i oczywiście swoje zdolności ruchowe. Zdaję sobie z tego sprawę i mam nadzieję, że dam radę. A już po przerwie sprawdzimy, czy ludzka pamięć wytrzyma ekstremalną próbę. Czy ludzki mózg jest w stanie określić częstotliwość słyszanego dźwięku? Przekonamy się również, czy w krótkim czasie można zapamiętać profile społecznościowe 100 nowo poznanych osób. Określone znakowe osoby. Oraz czy to możliwe, by zrozumieć jedną historię opowiedzianą w 14 językach? Anita, ty tamili je hena. W IPLI zawsze zdążysz obejrzeć nowe odcinki ulubionego serialu Przyjaciółki. Oglądaj za darmo, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Ja cię